Proces wdrożenia drukarki 3D jest procesem, który zaczyna się w momencie rozmów z klientem na temat zakupu drukarki, ponieważ w zależności od przeznaczenia drukarki różni się również proces wdrożenia tej drukarki. Żeby nie być gołosłownym, drukarki, które służą do prototypowania, mają inne oprzyrządowanie i powinny mieć inne miejsce przeznaczenia, inne miejsce, w którym będą zainstalowane. Proces wdrożenia drukarki, która służy służbie utrzymania ruchu, ma również inny przebieg. A zatem w momencie, w którym klient mówi o swoich potrzebach i drukarka jest dopasowana do jego potrzeb, jest również stosowany inny proces wdrożenia. Oczywiście stosujemy coś takiego jak ankietę przedwdrożeniową, aby uniknąć wszelkich nieporozumień oraz nieścisłości związanych z instalacją oraz procesem wdrożenia drukarki. Ponieważ drukarka przemysłowa różni się od drukarki desktopowej tym, że ma inne wymiary oraz inną wagę oraz wymaga innego podłączenia do prądu. Żeby nie być gołosłownym, drukarka, która ma pole robocze o 500 mm w każdej z trzech osi i wadze 200 kg, proces instalacyjny musi uwzględniać to, że drukarka będzie umieszczona na europalecie i będzie na tej europalecie przewożona z pojazdu, który drukarkę przywiezie, do miejsca ostatecznego zainstalowania. Zatem proces wdrożenia musi obejmować informacje od klienta, czy drukarka będzie zainstalowana na piętrze, czy jest winda, czy drukarka będzie wnoszona po schodach, czy drukarka będzie podłączona do prądu 230, czy do prądu trójfazowego. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób drukarka będzie konfigurowana. Ważnym elementem jest również personel ludzki. Za każdym razem mamy do czynienia z innym poziomem zaangażowania czy wiedzy o druku 3D. Mamy do czynienia z klientami, u których druk 3D jest stosowany i do tej pory były stosowane proste drukarki desktopowe, a zatem klient wie o druku 3D już coś, wie jak stosować drukarkę 3D, wie co można z drukarki 3D zrobić. I ten proces wdrożenia jest troszeczkę inny, ponieważ proces szkolenia jest prostszy. Inną sytuacją jest sytuacja, w której klient kupuje pierwszą drukarkę 3D i dokonujemy skoku na głęboką wodę. W tym momencie szkolenie musi być dłuższe, musi być bardziej rozbudowane i musi być powtarzalne. To oznacza, że nie kończymy szkolenia na jednym dniu czy na dwóch dniach, ale musimy je powtarzać. Po miesiącu, raz na kwartał, oraz po roku. To wszystko ma dosyć istotne elementy i dosyć istotny wpływ również na cenę drukarki. Wdrażanie drukarki desktopowej zatem różni się zasadniczo od wdrażania drukarki przemysłowej. Część klientów nie zdaje sobie sprawy, że również używanie drukarek desktopowych różni się zasadniczo od używania drukarek przemysłowych. Na czym polega różnica? Każdy by pomyślał, że jest to dosyć proste. To drukarka i to drukarka. Jednak różnice są. Różnice polegają na przykład na tym, że w drukarkach przemysłowych musimy wymieniać głowice drukujące. Drukarka przemysłowa musi zapewnić za każdym razem żądany przez klienta efekt. A to oznacza dopasowanie głowic drukujących do potrzeb klienta. To oznacza wymianę głowic drukujących i szkolenie z tego, jak się tej wymiany głowic dokonuje i jakie procesy należy zrobić w drukarce przemysłowej, aby po zainstalowaniu i wymianie głowic drukarka za każdym razem spełniała oczekiwania klienta co do niezawodności druku.